Bo jestem praktykiem w tym temacie, czyli nie przeczytałem całego kodu źródłowego, nie znam całego skryptu na blog, natomiast pracuję z nim na co dzień i z wykorzystaniem WordPressa zarabiam pieniądze. Więc parę słów o mnie. 25 lat, jestem freelancerem ze Szczecina od 6 lat, czyli dość młodo zacząłem, tak się ułożyło. Jestem absolutnym samoukiem, czyli wszystko, czego się nauczyłem w tej branży, uczyłem się sam, wykorzystując to, co jest w sieci. Jestem absolutnym miłośnikiem technologii interfejsów. Jeśli ktoś słyszał mnie w branży Szczecin, to wie, że bardzo mocno oponuję za tym, co jest nowe. I nie lubię trzymania się starej technologii. Zacząłem drogę, pewnie tak jak wiele osób, myślę, że niewiele osób tutaj, jako grafik, potem koder, potem jako programista, czyli zaczynałem od Photoshopa, jak robiłem w Photoshopie, zlecałem kodowanie, potem jak kodowałem, zlecałem podpinanie PHP, ale ostatecznie chciałem się usamodzielnić, to była taka inna droga. Obecnie jestem samodzielnym web developerem, jestem współzałożycielem malutkiej Digi agencji, ale podczas tych 6 lat mieliśmy ponad 1000 klientów, więc mam troszkę doświadczenia, z czego duża część jest na WordPressie i to, czym się mogę pochwalić, to, że wdrażam WordPressa u dużych firm. Mimo iż WordPress ma złą opinię i często jak wdrażamy go u dużych firm, wszyscy się pytają, no panie Michale, chcieliśmy stronę, a nie bloga, to udało się go wdrożyć w Zachodniopomorskiej Izbie Architektów, w Instytucie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na cały świat, czy w dużym portalu prasowego. Przechodząc do rzeczy, WordPress. Podsumowanie osiągnięć trzeba, bo o tym mam dzisiaj mówić, czyli o tym, co się udało na tą chwilę osiągnąć w WordPressie. I do czego to prowadzi? Sam korzystam z wielu rozwiązań, które są na etapie 3.2. I naprawdę warto się z nimi zapoznać. Na wstępie chciałem zapytać wszystkich, ile osób korzysta na co dzień z WordPressa? Okay? A ile osób kiedykolwiek korzystało z WordPressa? Okay, czyli mniej więcej tak samo. I ile mamy web developerów lub osób, które jakkolwiek zarabiają na robieniu stron przy deweloperce tutaj? Niewiele. Okej. Okay. Jest tak. Dlaczego WordPress jest fajny? Parę słów na początek. Jest otwarty i darmowy. Jest dystrybuowany na GPL-ce. Działa w oparciu o PHP i MySQL. Najprostsza możliwa kombinacja. Jest określany jako CMS, ale teoretycznie stał się nim dopiero w okolicach wersji 3.0. Teoretycznie w okolicy wersji 3.0 można mówić, że WordPress jest CMS-em i ma wyższość nad wieloma innymi popularnymi rozwiązaniami, przynajmniej według mnie, zaraz powiem czemu. Jest bardzo modularny, czyli jest bardzo łatwy w rozbudowie. Można go rozbudować w oparciu o wtyczki, widżety, szablony. No i przede wszystkim to, z czego ja korzystam, czyli hooki. WordPress jest oparty o hooki. Można się na prawie każdym etapie kodu wpiąć i dopisać własną funkcjonalność. Poświęcając dość czasu, można praktycznie cały system przebudować, nie pisząc ani linijki kodu na sztywno, czyli nie modyfikując oryginalnego kodu. No, z każdym jednym rejestrem hooków jest teraz więcej. Jak patrzę u siebie na blogu, na to, co jest WP header wpięte, to przydałoby się kilka funkcji jeszcze, żeby można było trochę bardziej to uporządkować. Tak, to co kolega mówi, to jest troszkę tak, że kiedy człowiek się staje deweloperem WordPressa, to oczekuje na kolejne hooki, tak jak na najnowsze premiery sprzętowe, bo daje to możliwości wpięcia się po prostu na wielu etapach w kod. I nagle się okazuje, że możecie zrobić rzeczy, których jeszcze nigdy wcześniej nie zrobiono w WordPressie i możecie to zrobić nie pisząc kodu na sztywno, nie otwierając plików źródłowych. Co ważne, jest powstały w 100% składu społeczności, zarówno sam system, jak i wielka dokumentacja. Dokumentacja, którą WordPress ma chyba na ten moment najlepszą na rynku, jeśli chodzi o CMS. Rytmach jazzu. To taki mały smaczek. Każda wersja WordPressa, poza tym, że wnosi trochę nowości, jest z reguły nazwana po wybitnych muzykach jazzowych. Z każdą wersją dostajemy imię, nazwisko i zdjęcie, które możemy sobie obejrzeć i czymś więcej się dowiedzieć. Każda z wersji ostatniej była nazwana po wielu muzykach, takich jak Thelonious Monk, czy na przykład John Coltrane. Jeszcze szczerze mówiąc nie znam, ale zawsze warto się czegoś dowiedzieć. Spójrzmy dalej. Troszkę cyfr, żebyście wiedzieli między o jakiej potędze społeczności mówimy, bo porównując do innych społeczności WordPress robi naprawdę wielkie wrażenie. Cyfry aktualizowałem jeszcze w tej prezentacji dzisiaj rano, więc są dość aktualne. Dwie podstawowe metody na rozbudowę i rozszerzenie WordPressa to wtyczki i szablony. Wtyczki to są wszelkiego rodzaju wtyczki, od wtyczek wizualnych, które dodają po prostu trochę CSS i JavaScriptu,
po dość poważne modyfikacje kodu. Taki feedback mamy w tym momencie 16 700 plus minus i zostały pobrane 226 milionów razy. To naprawdę poważne cyfry, jak na projekt otwarty. Natomiast szablonów, z czego wiele z nich jest naprawdę fenomenalnymi szablonami, które mogły być sprzedawane za poważne kwoty, jest w tym momencie 1400 i zostały pobrane 39 milionów razy. Widać więc, że jest to aktywna społeczność, zarówno jeśli chodzi o osoby, które z niej korzystają, jak i osoby, które dają wkład w tej społeczności. Coś, co mnie cieszy, kiedy pokazuję te statystyki. WordPress bardzo się wybił, ponad dwa inne CMS-y, które są bardzo popularne na rynku, którego nie znacie, jest to Joomla i Drupal. Na ten moment dwie statystyki, które mam. To jest ilość pobrań tygodniowo i strony w sieci procentowo. Tygodniowo WordPressa jest pobieranych prawie milion kopii, porównując to do Joomli, który jest pobierany 113 tysięcy, czy Drupala, który jest pobierany 33 tysiące. Jest to naprawdę fajna statystyka. I jeśli chodzi o ogólną ilość stron w sieci, w 2010 roku, czyli pewnie teraz się też troszkę zmieniło, ale nie mogę znaleźć statystyk z tego roku, było około 13% stron na WordPressie w porównaniu do 2,5 Joomli i 1,4 na Drupalu. Najlepszy cel jest 2009-2010. Teraz tak, słuchajcie. Robiąc na WordPressie, szczególnie parę lat temu, był duży problem, o którym już wspomniałem, mianowicie klienci mieli jedną opinię. WordPress to nie CMS. No panie Michale, nie chcemy tego. My chcemy poważnego CMS-a, bo jesteśmy poważną firmą, nie chcemy WordPressa, bo my zakładamy bloga, a nie jesteśmy nastolatką, 15-letnią, tak? I było to też poważny problem, bo często klienci się dowiadywali, że ja robię na WordPressie w momencie, kiedy oddawałem gotowy projekt i pojawiał się konflikt. Teraz, kiedy klient mi coś takiego zarzuca, mam to. Czyli nagrodę za najlepszy CMS 2009 jak i 2010. Open Source CMS Award i jest to dość poważna nagroda w tej branży, gdzie WordPress bardzo jawnie przegonił Drupala i Joomla. To jest na pewno spowodowane tym, że WordPress ma więcej użytkowników, którzy go przegłosowali w tym konkursie, ale w okolicach wersji 3.0, czyli w okolicach tych dat, WordPress stał się naprawdę fenomenalnym CMS-em i tutaj zaraz wam powiem czemu. 3.2. O tym będziemy dzisiaj mówili. 3.2. Gershwin. To jest aktualna. Tak, jest 3.2. Jeden tutaj słyszę? 3.3 beta. 3.3 beta wyszła. Okej. Jak już jest to beta, mówimy o najaktualniejszej wersji, jaka w tym momencie jest. I co się zmieniło? Przede wszystkim zmieniły się wymagania techniczne. Myślę, że większości osób to nie dotknie, ale co warto powiedzieć, nie działa już na PHP 4. Działał wcześniej na 4.3, teraz wymaga 5.2.4. I nie działa na MySQL 4, wcześniej działało 4.1.2, wymaga MySQL 5.0. Z dobrych informacji całkiem zarzucili wsparcie dla IE6. I tu oczekuję na jakiś uśmiech od publiczności, że zarzucili wsparcie na IE6, bo każdy, kto to przeżył ten koszmar. I planują też zarzucić wsparcie dla IE7. Comment haki? Słucham? Comment haki? W 10 już ma w ogóle nie być ponoć comment haku. Czyli nie wykomentujemy sobie IE w 10. No. Ale to jeśli będą wspierać standardy, to nie ma potrzeby. No właśnie, no ponoć mają. No. Szkodzenie się, ponoć. No, ja powiem wam tak, że oni zawsze ponoć mają, po czym wychodzi beta 9 i potem ponoć mają przy 10, po czym wychodzi beta 10. I mówi o wszystkim, tylko nie o tym, co wszystkich interesuje. Mają najlepsze wsparcie hardware'owe, tak? Ale nadal nie wiadomo, jakie będzie wsparcie dla CSS3. Mają świetną wydajność, ale nadal nie wiadomo, jak są zgodności z podstawowymi standardami z 4 i 5, nie? Z HTML. Słuchajcie, idąc dalej, wypuścili nowy szablon 2011. Jest to szablon, który wszystkim polecam, jeśli nie pracowaliście nigdy z WordPressem, ściągniecie go sobie. 2011 jest naprawdę śliczny i pozwala na bardzo łatwe modyfikacje. Jest 100% darmowy, dla deweloperów jest... Słucham? Tak, z 3.2 wyszedł 2011, który jest następcą 2010. Tak? Jest świetnie wykomentowany, jeśli byście chcieli sobie coś na nim pisać, jest to dobry punkt, żeby zacząć pisać własny szablon albo go modyfikować. Został dalej rozwinięty admin bar. Admin bar wam zaraz pokażę. Jest taki pasek, który ułatwia zarządzanie całą stroną i wraz z administratorem podąża na front-endzie. Zrobili tryb czystego pisania, co... Zrobili tryb czystego pisania, co dla mnie, jako już nie jestem copywriterem, nie ma zasadniczo żadnego znaczenia. Polega to na tym, że jak wrzucicie sobie interfejs pełnoekranowy, to wszystko znika. To się nazywa bodajże Just Write i pozwala na bardzo intuicyjne pisanie, bo nic wam nie przeszkadza.
Przyspieszyli czas ładowania administracji, o to ich wszyscy prosili, bardzo przyspieszyli czas ładowania i uproszczyli interfejs, a poza tym, nie dając się w szczegóły, wypuścili 400 innych poprawek. I słuchajcie, zaczyna się robić ciekawie. Jeśli was nudziłem, to teraz proszę was o chwilkę uwagi, bo rzeczy, które są rozwijane w wersji od 3.0 i naprawdę sprawiają, że WordPress jest wyjątkowym CMS-em. Pierwsza rzecz, z której korzystam na co dzień, to multisite. Multisite pozwala wam postawić bardzo dużo stron na jednej instalacji WordPressa z założeniem, że mają wspólną strukturę plików, ale mają osobne bazy danych. Jest to bardzo wygodne dla takich firm jak moja, która zajmuje się web developerką. Mam na przykład na swoim serwerze w tym momencie chyba z 90 klientów i wszyscy stoją na jednej instalacji. I muszę zaktualizować tylko jedną instalację. Muszę dbać o tylko jedną instalację. A jeśli muszę coś u nich zmienić, to loguję się jako super admin i nie muszę znać ich loginów. Tak więc jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Pytanie. Tak. Używasz oddzielnych baz czy oddzielnych tabel? Używam oddzielnych tabel. Używam oddzielnych tabel w jednej bazie. Takie jest założenie. Jest możliwość zrobienia czegoś takiego jak multi-db, multi-database. Natomiast przy takiej ilości kont, jaką ja mam, na poziomie 90 kont, gdzie jedno konto ma, nie wiem, 7 stron, nie ma takiej potrzeby, bo ta baza jest leciutka. Druga rzecz, którą wdrożymy, to custom post types. I tu się robi ciekawie. W gruncie rzeczy z wykorzystaniem custom post types możecie odejść od struktury stron, możecie odejść od struktury wpisów i możecie sobie stworzyć każdą strukturę, jaką chcecie. Za chwilę wam pokażę, co my zrobiliśmy z custom post types. Jest to naprawdę bardzo wygodne i dlatego dochodzi custom taxonomies. I w gruncie rzeczy z custom taxonomies i z custom post types możecie sobie zrobić całą własną strukturę. Możecie sobie sortować muzykę według lat, możecie sobie sortować swoich znajomych według płci. Co tylko macie ochotę. I z małych aktualizacji dla mnie doszedł post format, czyli dodatkowy format, który możecie dodać do każdego wpisu. Na przykład w taki sposób, że jeśli macie wpisy wyświetlone na liście, jeden pod drugim, to nagle jeden może być przyklejony, tak jak na forum, i to się robi w oparciu o post format. Mniej istotnych zmian, ale słuchajcie, czułem się w obowiązku nadmienić, to jest możliwość tworzenia menu własnych. Menu na stronie do zarządzania metodą drag and drop. Jest dany admin bar, który wam zaraz pokażę. Jest zrobione wewnętrzne linkowanie, ale wewnętrzne linkowanie to jest tak naprawdę wyszukiwarka stron wewnętrznych i jeśli wy zmienicie permanent do swojej strony linki, tak się wywalą. No i 2010 oraz 2011, czyli szablony graficzne, które są bardzo modularne, świetnie opisane, są cały czas wypuszczane WordPressem. OK, multisite. Czemu dałem to? Dałem to, ponieważ jedna instalacja do zarządzania wszystkimi instalacjami, jedno konto do zarządzania wszystkimi kontami. I w rzeczywistości, słuchajcie, działa to jak magia, ponieważ mam naprawdę na ten moment około 90 stron, poważnych stron, które często otrzymują z tysiące hitów dziennie. I nadal tymi wszystkimi stronami zarzucam sobie z poziomu jednego konta, z poziomu jednego użytkownika, nie ruszając w ogóle w tym czasie kont, z których korzystają moi klienci. I to wszystko stoi na serwerze w home za 300 zł. Tak więc jest to naprawdę wygodne rozwiązanie. Co tutaj mam napisać? Wspólna struktura plików, osobna struktura MySQL. Ja mam to wszystko w jednej bazie na osobnych tabelach. Można mieć osobne bazy, jeśli czujecie taką potrzebę, albo wasz klient czuje taką potrzebę. Nowy status użytkownika, super admin, czyli użytkownik, status, który ma dostęp do wszystkich stron bez względu na to, czy na danej stronie administratorzy są jakoś ograniczeni. To, co jest dla mnie kluczowe, łatwe aktualizacje. Pomyślcie tak, macie 90 stron. Wasi klienci mają umowę, tak jak mają na przykład moi, że będą mieli WordPressa aktualizowanego. Aktualizacja jednej strony, aktualizacja 90 w takiej sytuacji jest wielką, wielką różnicą w tym, co będziecie robili przez dany miesiąc. No? U mnie zajmuje to pół dnia, żeby grać do tego WordPressa i jest to naprawdę wielka wygoda dla mnie i zasadniczo dla mojej wspólniczki, z którą prowadzę firmę. I no, łatwe zarządzanie, tak jak tu napisałem. Custom post types. Więc słuchajcie, tutaj screenshot z jednej ze stron, którą postawiliśmy. I postawiliśmy na WordPressie Groupona. Zasadniczo postawiliśmy Groupona, przyszedł do mnie klient i mówi, ten Groupon taki fajny, też bym chciał zarabiać, panie Michale, chciałbym swojego Groupona. No? Więc wzięliśmy custom post types i postawiliśmy mu Groupona, gdzie ma oferty podzielone na miasta i kategorie, potem ma firmy, to są jego klienci. I potem do każdej oferty ma jeszcze osobną animację, gdzie może sobie dodawać i opisywać zdjęcia. I to wszystko jest